Jacku, pierwsze pytanie od czytelnika. Czym karmić ptaki? Słonecznikiem. To jest, miało być krótko i treściwie, więc ja powiem, że słonecznikiem, bo słonecznik to jest coś, co wszystkie ptaki jedzą, nawet te ptaki, które normalnie nigdy słonecznika nie jadły. Najlepiej łuskanym, już mówię z jakiego powodu. Powody są dwa, estetyczno-higieniczny, bo ptaki starają się jeść jedzenie najlepsze, a łuski oczywiście nie są dla nich najlepszym jedzeniem. I te łuski zostają przy karmiku, pod karmikiem, więc jeżeli chcecie mieć Państwo mniej roboty i ładniejszy krajobraz wokół karmika, zdecydowanie łuskanym. A druga rzecz, one też tracą czas na tym łuskaniu. Czy kaczki i gołębie można karmić suchym chlebem? Unikajmy chleba, jeśli chodzi o karmienie ptaków. Zamiast chleba będzie o wiele lepszy wspomniany słonecznik, ziarna zbóż, owoce gotowane zimą, gotowane warzywa, ziemniaki, a nawet surowe. Chleb niech będzie ostatecznością, a generalnie w ogóle o nim zapomnijmy, jeśli chodzi o dokarmianie ptaków. Czy sikorki mogą jeść słoninę? Sikorki mogą jeść słoninę i wiele sikorek będzie chętnie jadło słoninę. Bardzo krótko. Tak, sikorki mogą mieć słoninę. Aha! Niech nie będzie wędzona, niech nie będzie peklowana, niech nie będzie solona, przyprawiana. Po prostu czysta, żywa, surowa słonina. Z jakiego smalcu robimy kule tłuszczowe? Kule tłuszczowe najlepiej robić z takiego smalcu, który nam potem nie będzie, którego swąd nie będzie się unosić w kuchni, w której robimy te kule tłuszczowe. Ale jeśli ktoś lubi zapach topionej słoniny, to słonina też się tutaj nada. Ale to mogą być różne inne tłuszcze, które oczywiście zastygają. Niesolone, nieprzyprawiane, niepeklowane itd., itd. Przy jakiej pogodzie powinniśmy zacząć dokarmiać ptaki? Zaczynajmy dokarmiać ptaki jesienią, późną jesienią. Po prostu dlatego, żeby one się przyzwyczaiły do swojej stołówki. Ptaki, jak wszystkie zwierzaki, są dość ostrożne. One muszą zaufać miejscu, one muszą wiedzieć, że na tym miejscu mogą polegać i że jest tam bezpiecznie. Więc późna jesień w naszych warunkach klimatycznych to jest ten czas, kiedy możemy śmiało zacząć dokarmiać ptaki. Nie czekamy, aż wszystko pokrywa śnieżna, dlatego że ptaki muszą rozpoznać to miejsce. One muszą wiedzieć, że tam takie miejsce jest i tam jest jedzenie. A poza tym dokarmiamy je, bo jesteśmy im to winni, dlatego że coraz więcej zabetonowujemy, coraz więcej karczujemy, coraz więcej dewastujemy i one są tutaj albo przylatują do nas na zimę i się okazuje, że nie mają gdzie znaleźć ani czego do jedzenia. Koty i karmniki. Najważniejsze to w odpowiednim miejscu ustawić ten karmik, czyli na tyle daleko od najbliższych krzaków albo innych zakamarków, gęstych krzaków i gęstych zakamarków, w których kot albo inne zwierzę potencjalnie polujące na nasze karmnikujące ptaszki mogłoby się zaczaić. Czyli kilka metrów to jest minimum i oczywiście pamiętajmy, żeby ten karmik też nie był ustawiany w taki sposób, że ptaki, które będą wypłaszały się w chwili, kiedy taki napad ma miejsce i z bardzo dużą szybkością będą wpadały na szyby i ściany. Więc grunt to odpowiednia lokalizacja karmika w taki sposób, w takim miejscu, żeby ptaki miały ogląd dookoła tego karmika w promieniu, ja bym powiedział, kilku zdrowych metrów. Nie wyobrażacie sobie Państwo, jakie spustoszenie czynią koty, jeśli chodzi o małe zwierzęta, w tym ptaki w szczególności. W Polsce wyszły niedawno, kilka miesięcy temu, badania, które potwierdziły, w wyniku których obliczono, że tylko w Polsce koty rocznie zjadają około ponad 140 milionów ptaków i zdaje się, z tego co dobrze pamiętam, ponad 600 milionów drobnych zwierząt. Odzywa się gil a propos. To jest gil. Jeden z moich ukochanych ptaków, bo mały, z tak pięknych ptaków jak gile.